imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, drodzy, w czwartek, 4 stycznia, słowami z Księgi Izajasza, z 60 rozdziału, z 3 wiersza. Pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Oraz z Księgi Objawienia Jana, z 21 rozdziału, od 23 do 24 wiersza. Miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego. Przed kilkoma dniami weszliśmy w nowy 2024 rok. Jaki on będzie? Wiele może się stać. Z pewnością będą dni dobre, błogosławione, które przyniosą nam wiele radości, uciechy. Będą to dni jasne, dni światłości. Natomiast mogą pojawić się również dni trudne. Czas kryzysu, smutku, ciemności. Rok jest długi i pewnie jesteśmy świadomi tego, że nie wiemy, jak do końca będzie on przebiegał. Pytanie, czy wchodzimy w ten nowy rok z drżeniem, strachem, niepokojem? Czy może jest w nas nadzieja? Nadzieja, że cokolwiek by się stało, nie jestem w tym sam. Że jest ktoś większy od tego, co mnie spotka. Często mówimy, że wiele zależy od nas. Od tego, jakie decyzje podejmujemy, jaka jest nasza postawa. I po części to prawda, ale warto zwrócić tutaj uwagę, że wiele do powiedzenia ma również Pan Bóg. I nie wiem jak wam, drodzy, ale mi osobiście ta prawda wlewa wiele pokoju w moje serce. Że ja wcale nie muszę składać wszystkiego na siebie. Że nie wszystko zależy ode mnie, ale że jest ze mną dobry Bóg, który chce mnie prowadzić, trzymać za rękę i przez ten rok, w który teraz wchodzimy, po prostu towarzyszyć. I w chwilach trudności, w chwilach smutku i w chwilach radości. W 21 rozdziale Objawienia Jana czytamy, że wspomnianego miasta nie oświetla słońce, księżyc, ani żadne sztuczne światło. Oświetla je Boża chwała. Powstaje więc teraz pytanie, co oświetla nasze życie? Nasze miasto życia. Może tego światła radości poszukujemy tylko i wyłącznie w sobie, w naszym otoczeniu, w świecie, który jest wokół nas. A może tą światłością naszego życia jest Boża chwała? Bo my nie potrzebujemy innej światłości, jak tej Bożej. Od tego, który zwyciężył ciemność i jest prawdziwą światłością, życiodajną siłą, wielkim Bogiem. Pójdźmy zatem do tej światłości. Niech ona nas prowadzi przez ten 2024 rok, a my zdajmy się na Niego. A gdy przyjdą ciemne zaułki, użyjmy lampy, którą jest baranek, żyjący i wiecznie świecący Jezus Chrystus. Amen.